tylko powie, trudności ze zrozumieniem tych słów, które Chrystus do nich mówił. No i dla nas samych, no jak to jeść, jeść ciało, prawda, pić czyjąś krew. Znaczy, to by się wstrygać mało potem do takiego dzieła przystąpić. Jednak jak człowiek się troszkę zastanowi, to dojdzie do wniosku, że sprawa jest bardzo prosta. Że to, o czym mówi Chrystus, to nie tylko dotyczy Jego samego, ale również nas. Bo przecież skąd się wzięły nasze dzieci? Z waszego ciała, z waszych krwi. To, że one istnieją, to dlatego, żeście się Państwo podzielili jako matki i ojcowie swoim ciałem i swoim krwi. Bez was, czyli bez waszej krwi, bez waszego ciała, dzieci by nie zaistniały. Nic nas by nie zaistniało. To, że jesteśmy, żyjemy, to dlatego, że nasi rodzice podzielili się z nami sobą. I nie chodzi tylko o nasz organizm. Bo przecież oni i my dzisiaj płacimy najwyższą cenę za to, żeby one rosły, żeby zdobyły wykształcenie, żeby ich rodziły godne, żeby miały dach na głowę. Nic z nieba ani 5 złotych nigdy nie spadło, prawda? Trzeba było na wszystko zarobić. A to są nieprzespane noce. To jest ubytek na zdrowie. To jest nie jeden ból głowy. To jest choroba i starość. A więc to jest również nasze ciało i krew. Bo przecież w tym, czymśmy się podzielili z młodym pokoleniem, widzieliśmy się nadal, to jest nasz czas. Moglibyśmy wykorzystać zupełnie inaczej. Oczywiście robi się pytanie, czy byśmy przez to samo byli bardziej szczęśliwi. Chciałbym się powiedzieć, raczej nie. Jako chrześcijanie możemy powiedzieć na pewno nie. A nawet jeśli w moim przypadku, może kogoś z was, czym się nie ma rodzin. Kiedy się nie rodziło dzieci i przekazało życia, to i tak, żeby jakoś czasem być szczęśliwym, trzeba żyć dla innych. Ja na szczęście mam zakon. Mam tutaj 70 chłopa, więc jest dla kogo żyć. A poza tym całe moje życie, tak samo jak i was, było i jest dla. No i tak chorujemy, starzejemy się, umieramy. Można by powiedzieć, że wszystko pójdzie na nic. Za mało czasu. Ale gdybyśmy żyli nawet 250 lat, też byłoby za mało. Też byłoby za mało. Popatrzmy, jacy jesteśmy dziwni. Dziwnymi stworzeniami, jakimi jesteśmy. Z jednej strony pragniemy żywe kamienie na ten nasz los. I chcielibyśmy to wszystko rzucić w kąt i naszą chorobę, i naszą rodzinę, i kapłaństwo, i zakon, i wszystko po kolei. Boimy się śmierci, a zarazem coś w nas chce żyć. Buntujemy się przeciwko przemijaniu, buntujemy się przeciwko starzeniu się, również buntujemy się zwłaszcza przeciwko śmierci, która miałaby położyć kres nas wszemu życiu. Skąd więc w nas takie marzenie? Skąd więc w nas takie pragnienie, że aż prowadzące do niezgody na marny człowieczy los? Jako chrześcijanin musimy powiedzieć, że z całą pewnością jest to dzieło Boga. Właśnie w tym jesteśmy podobni do Boga. Że chcemy żyć wiecznie. I na to pytanie syn, bo czy Jezus Chrystus nam odpowiada? Tak. Nie ma śmierci. Przeżywamy życie, ale nie tracimy je.
Mariusza pragnie, żeby było inaczej. Czy można temu pragnieniu zaprzeczyć? Można. Można znaleźć 1000 argumentów, które będą nam uzasadniały to, że po śmierci nic nie ma. Tylko czy to jest odpowiedź? Jeśli jest inna możliwość, to dlaczego nie trzymać się tej innej możliwości? Jeśli jest ciemność w pokoju, gdzieś tam w kącie coś błyska, to idziemy tam, gdzie jest ta odrobina światła. Bo wiemy, że tam więcej widać. I otóż dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Króla Wszechświata. Popatrzcie, że przecież wspominamy człowieka, który żył 2000 lat. Który, jak się to przed Pismo Święte wczytać, niczym się od nas nie różni. Był oznaczony, bywał spocony przez całe swoje życie. Nie wiemy, ile żył, aż powiedzmy około 40 lat. Chorował, pracował jako cieśle. Musiał zarobić pieniądze na utrzymanie własne i swojej matki. Zresztą wdowy, bo Józef prawdopodobnie dość szybko zmarł. I chyba nie dlatego, że był stary. Więc musiał utrzymać dom Jezus. Jak sobie to wyobrazić, to człowiekowi ciarki grzbiecie zaczynają chodzić, że czyjś sąsiad w Nazarecie 2000 lat temu był sąsiadem, takim samym jak inny, do którego się szło, żeby zrobił coś tam w domu. Nie wiem, co tam trzeba było zrobić, kropki na dachu, czy jakiś stół, czy coś innego. Szło się do Matki Bożej, a przecież szło się do sąsiadki. Po odrobinę soli pewnie, cukru nie znali, więc po odrobinę czegoś tam, a może i nagrodki. To jest nagrodka, który nie stoi z boku. No i ostatnie jego godziny życia i dni, no to mamy pamiątkę po tym krzyż. A zatem popatrzmy, że to, co się wydaje być śmiercią, jest życiem. Natomiast to, co się wydaje nieraz ludziom, że jest życiem, bywa śmiercią. Bo przecież człowiek, który jakoś nie chce być dla innych ludzi, to tak jak Roman. To tak jak Roman. Pełno mamy takich ludzi, tu parę numerów dalej, na Rakowieckim więzieniu. Ale i tam, jak się pójdzie, a czasem tam będą spowiadać, to kiedy już troszkę rozumu odzyska ten człowiek i kiedy zacznie mówić moja wina, wtedy człowiekowi chciałoby się śpiewać, nie wiem, jakie najpiękniejsze hymny, bo się okazuje, że ten człowiek zmartwychwstał. Bo ma odwagę powiedzieć moja wina. To ja zrobiłem. To ja zrobiłem. Dlatego, kiedy wspominamy naszych zmarłych, to nie szukajmy ich, tak jak to Pismo Święte radzi pośród umarłych. Bo popatrzmy na ile sposobów oni żyją. Wystarczy otworzyć szufladę w domu i wyjąć zdjęcia, prawda, Adam? Natychmiast ożywają, czy tylko wspomnienia, myślę, że więcej. Ożywają ich słowa, uśmiech, napomnienie, a mama miała rację. I tak dalej. Kiedy otwieramy drzwi w domu, które zbudował nasz ojciec i nasza matka, to wchodzimy do ich domu. Wciąż oni są, choćby tylko w ten sposób. Ale to nam za mało. Wierzymy, że są naprawdę tak samo jak i my. Dlatego jeśli Chrystus mówi, żeby jeść Jego ciało i pić Jego krew, to mówi jednocześnie, tak jak słyszeliśmy, kto mnie spożywa. I pięknie to ujął brat Albert Chmielowski. Mówi, staraj się być dla drugiego człowieka chlebem. Dobrym chlebem. I wtedy na
słabi, dalej będziemy grzeszni. I jak mówi papież Franciszek, to nie jest problem, że człowiek jest grzeszny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest zepsuty. To znaczy, kiedy już nie widzi, że nie żyje ku ludzku. Kiedy nie widzi, że już siebie zabrał ludziom i tak dalej. To jest najcięższe. Więc myślę, że jeśli o coś trzeba prosić naszych zmarłych, to może nawet nie za nimi prosić Boga, bo nasz Bóg jest odkupicielem, to znaczy ratuje. On ocala. Natomiast prosimy Jego, Boga i naszych przyjaciół, naszych krewnych, naszych rodziców, dziadków, wszystkich, dzięki którym istniejemy. Prosimy, żeby dalej nas wspierali, bo nam się gorzej żyje od nich. Żeby pomagali nam, zwłaszcza w chwilach trudnych, bolesnych, ciężkich. Żeby wtedy znaleźli sposób dotarcia do nas z jakimś dobrym słowem, niechby tylko, z pomocą, z pocieszeniem i tak dalej. I to się naprawdę sprawdza. Chcemy tylko uważnie rozglądać się wokół tego, co się rozglądać, patrzeć na to, co się wokół nas dzieje. I wtedy zobaczymy, że nie ma zmarłych, są tylko żywi. Wszyscy jesteśmy tu, teraz. Tu jest ziemia, tu jest niebo, tu jest nasz Pan Bóg. Wiele rzeczy nie rozumiemy, na wiele rzeczy nie potrafimy odpowiedzieć, na wiele pytań, dlaczego ja, dlaczego teraz, dlaczego i po co, to wszystko i tak dalej. Ale wiemy jedno, że to nie jest koniec, że jest dalszy ciąg, że tak jak tutaj, wyzbywaliśmy się naszego życia, żeby inni mogli żyć. Tak samo jest i z życiem wszystkich innych ludzi i nas samych. To wyzbywanie się jest zyskiwanie. Jest wprowadzaniem siebie w coraz, jeśli tak można powiedzieć, mocniejszy życie. Starajmy się więc wtedy, kiedy jest źle, trudno i ciężko, o tym wciąż pamiętać, że również to, co trudne, bolesne, co jest krzywdą, co jest bólem, to też przemija. A patrząc na Chrystusa, wiemy, co zostaje. Zostaje to, co jest mądrym słowem, dobrym uczynkiem, szlachetną myślą. To jest od Boga i to nam pozwala mieć nadzieję, że do niczego innego, ale do życia będzie należało zawsze ostatnie słowo.